Na kanale pojawiły się już materiały o smokach w uniwersum Martina i tych z The Elder Scrolls. W tamtych uniwersach smoki to z pewnością inteligentne stworzenia, posiadające własną wolę i współpracujące z wybranymi ludźmi. W legendarium Tolkiena inteligencji odmówić im nie można, ale są przy tym bardzo zapatrzone w siebie. Są też do szpiku kości złe i przesiąknięte spaczonymi wpływami Morgota, przez co nie znamy żadnego przypadku, który współpracował z ludźmi czy jakąkolwiek inną rasą, która nie wyszła spod rąk Morgota. Szczegółową historię wybranych smoków omawiałem już w oddzielnych odcinkach. Dziś zatem zajmiemy się przede wszystkim genezą i historią samego gatunku. A więc rozsiądźcie się wygodnie i posłuchajcie. Podczas nieobecności Morgota w Beleriandzie orkowie zdążyli rozmnożyć się na tyle, iż tworzyli już małą armię. Czarny Pan powrócił wreszcie do Angbandu i wzniósł wieżyce Tangorodrimu, a w swych sługach zaszczepił żądzę zniszczenia i śmierci. Wkrótce pod osłoną czarnych chmur zastępy istot wyszły z Angbandu i skierowały się w stronę Beleriandu, by niszczyć co tylko się da. Elfowie stawili opór i wiele plugastw Morgota padło trupem. Mimo to elfy przypłaciły swe zwycięstwo w bitwach ogromnymi stratami i zmuszone były wycofać się. Pozostali orkowie, wciąż w znacznej ilości, rozpanoszyli się po całym Beleriandzie, paląc i zabijając. Wkrótce rozegrała się kolejna wojna, tym razem z Noldorami. Informacja, że Feanor, wielki wróg Morgota, przybył do Beleriandu, by odebrać swe klejnoty, rozgniewała Morgota na tyle, iż ten postanowił uderzyć natychmiast. Chciał zepchnąć Noldorów do morza, nim ci zdążą się zadomowić. Armia Ciemności ruszyła pośpiesznie przez przełęcze Gór Cienia, zwanych Eredwetrin. Mimo elementu zaskoczenia i zdecydowanej przewagi liczebnej, orkowie ponieśli sromotną porażkę. Morgot nigdy nie mierzył się jeszcze z Noldorami. Nie wiedział zatem, jak silni i zwinni są jego przeciwnicy. W oczach elfów wciąż płonęło jeszcze światło niedawno opuszczonego Amanu. Toteż nie czuli oni większego zmęczenia i opanowani gniewem potrafili siać ogromne spustoszenie. Wściekłe elfy ścigały swych napastników jeszcze daleko za Eredwetrin, na równinach Ardgalen. Nie pomogły nawet posiłki wysłane przez Morgota, bo te wypatrzył zawczasu Celegorm, syn Feanora, i wraz z grupą swoich wojowników zajął się niebezpieczeństwem. W następnych latach do Beleriandu przybyli kolejni Noldorowie, a w ciągu 60 następnych lat zdołali zbudować swe państwa i na stałe osiąść w nowej krainie. Dokładnie w 60 roku pierwszej ery miała miejsce Dagor Aglareb, bitwa chwalebna. Siły elfów nie były wystarczające, by przypuścić atak na jaskinię Angbandu, lecz wystarczyły, by rozpocząć oblężenie twierdzy, które trwało blisko przez następnych 400 lat. Oblężenie nie było w 100% szczelne i co jakiś czas grupy orków wydostawały się ukrytymi przejściami, by nękać elfy z Beleriandu. Porażki dały jednak Morgotowi do zrozumienia, iż potrzebuje on czegoś o wiele potężniejszego, by pokonać Noldorów. Począł szukać rady w swym plugawym, czarnym sercu, aż wreszcie jego myśli zatrzymały się na istotach, które my znamy jako smoki. Podczas gdy Angband pozostawał zamknięty na świat zewnętrzny, Morgot przekuwał swe myśli w czyny i starał się wyhodować nową rasę potworów. Szczegółów tej hodowli Tolkien zdecydował się nam nie zdradzać, ale możemy w tym momencie trochę pogdybać. Zacznijmy od cytatu, który pewnie wielu z Was gotowych jest wyrecytować z pamięci w środku nocy, niczym wzór na deltę. Zło nie jest w stanie stworzyć niczego nowego. Może jedynie zniekształcać i niszczyć to, co zostało wymyślone lub stworzone siłami dobra.
Oznacza to, że Morgoth nie mógł stworzyć smoków z niczego, a muszą być one wynikiem zniekształcenia innej, istniejącej już wcześniej rasy. Biorąc pod uwagę to, że smoki w tym legendarium nazywane są też wielkimi żmijami, możemy założyć, iż powstały z jakiegoś rodzaju węży. Warto zauważyć, iż nie wszystkie smoki, które wyszły spod ręki Morgotha, miały skrzydła i ziały ogniem, co mogłoby znaczyć, iż potężniejsze osobniki mogły posiadać duszę jakiegoś Ainura, podobnie jak Balrogowie, ale to tylko takie osobiste założenia, nijak poparte przez kanon. W 260 roku pierwszej ery, czyli równo 200 lat po rozpoczęciu oblężenia, z wnętrza twierdzy wyłoniła się dziwna istota, która wyglądem nie przypominała nic, co elfowie do tej pory widzieli. Wystarczyło samo spojrzenie nowego plugastwa, by elfowie z Ardgalen uciekli w góry Eredwetrin i do Dortonionu. Tym plugastwem był Glaurung. Pierwszy z Urlokich, czyli ognistych smoków. Nie miał skrzydeł, lecz cztery wielkie łapy i ognisty oddech. Podczas swego pierwszego wypadu Glaurung był jeszcze młody i nie do końca rozwinięty. Tak długo jak elfowie pierzchli na jego widok, mógł spokojnie niszczyć ziemię Ardgalen. Lecz po jakimś czasie jego obecność zaalarmowała Fingona. Ten wraz z zastępem konnych łuczników wyruszył na spotkanie bestii. Otoczony gad kompletnie zgłupiał, a braki pancerza sprawiały, iż strzały potrafiły być dla niego niezwykle bolesne. Glaurung zmuszony był taktycznie wrócić, tudzież uciec do Angbandu. Morgoth nie był zadowolony z występku Glaurunga. Objawił się przeciwnikom zbyt wcześnie i zmarnował tym samym efekt zaskoczenia. Wyjaśnia to także, dlaczego Glaurung podczas tego wypadu był na polu bitwy sam. Żaden ze sługusów ciemności nie odważył się zakwestionować rozkazów swego pana i utrzymywał swoją pozycję. Po tym wypadzie Angband ponownie zamknął się na wiele lat. Smoki były wciąż udoskonalane, a te, które już powstały, zdążyły podrosnąć. Zimą 455 roku pierwszej ery oblężenie zostało złamane w mgnieniu oka. Niespodziewanie rzeki płomieni poczęły spływać z Tangorodrimu, zalewając całą równinę. Ardgalen umierało pogrążone w płomieniach i morderczych oparach. Rozpoczęła się bitwa nagłego płomienia, zwana w elfickim Dagor Bragollach. Tym razem Glaurunga nie dało się powstrzymać. Armia ciemności mordowała wszystkich na swojej drodze, a wieść o złamaniu oblężenia dotarła nawet do ludzi na wschodzie Śródziemia. Glaurungowi udało się także zniszczyć cały kraj leżący pomiędzy odnogami rzeki Gelion, a wojska Morgotha zalały cały Beleriand. Co prawda w tych bitwach ze smoków wspomniany jest tylko Glaurung, ale śmiało można założyć, że w armii były także inne, mniejsze gady. Kolejne odnotowane pojawienie się smoków to Nirnaed Arnoediad, czyli bitwa nieprzeliczonych łez. Przez pierwsze dni Liga Medrosa dawała sobie radę z plugastwami Morgotha. Ponosili straty, ale nieustannie parli naprzód. 3 godziny po świcie, 5. dnia bitwy, przybył spóźniony Medros, a gdy tylko wdał się w walkę z orkami, Morgoth wypuścił z Angbandu wszystkie swoje siły, w tym również smoki. Glaurung, ojciec smoków, siał spustoszenie na całym polu bitwy, a jedyny opór napotkał ze strony krasnoludów z Belegostu. Ich rasa o wiele łatwiej znosi ogień od pozostałych, a gruby pancerz i brzydkie metalowe maski zapewniały im dodatkową ochronę. Krasnoludy otoczyły gada i zaczęły rąbać swymi ciężkimi toporami. Tak potężne uderzenia odczuwalne były nawet przez pancerz dorosłego smoka. Rozwścieczony gad odwrócił się w stronę przywódcy krasnoludów Azaghala i powalił go bez wysiłku. Później, gdy pełzł po ciele Azaghala, krasnolud ostatkiem sił wbił mu nóż w miękki, słabiej opancerzony brzuch, zmuszając smoka do ucieczki z pola bitwy, a wraz z nim uciekło wielu innych jego pobratymców. Morgoth zwyciężył, a jego wojska mogły kontynuować ofensywę na Beleriand.
W późniejszych latach Glaurung dowodził armią Morgota w trakcie ofensywy na południowy Beleriand. W zgliszczach miasta Nargothrond Gad spotkał Turina i miast zabić go na miejscu rzucił na niego klątwę i puścił w świat. Niewykorzystane okazje lubią się mścić i kilka lat później ojciec smoków padł raniony właśnie przez Turina. Wiele straszliwych smoków brało też udział w upadku Gondolinu. Przykładowo do przełamania murów zostały użyte machiny zbudowane z żelaza na wzór tych przerośniętych gadów. Była to konstrukcja na wzór wież oblężniczych, tylko o wiele bardziej przerażająca, co tylko potęgował fakt, że z ich brzuchów całymi chmarami wylewali się orkowie. Te prawdziwe smoki z impetem uderzyły na główne wrota miasta, skutecznie je forsując. Gdy tylko wrota się uchyliły, pozostałe kreatury ciemności ruszyły do ataku. Po pewnym czasie na polu bitwy pojawił się także pierwszy smok, tratując zarówno elfy, jak i orków. Tuor ciął monstrum w stopę i przerażony gad uciekł spod bramy, wciąż tratując wszystkich na swej drodze i rozbijając się o budynki. Później na królewskim dziedzińcu jeden ze smoków został zepchnięty do fontanny i cały plac pokryła gęsta mgła. Z tego powodu kilku wojowników dosłownie ugotowało się w swoich zbrojach. Teoretycznie to także jeden ze smoków zabił Turgona, władcę Gondolinu. Uderzając swym cielskiem w królewską wieżę, uszkodził jej podstawę. Wieża po chwili runęła na dziedziniec, a wraz z upadkiem zmarł znajdujący się w niej Turgon. Latające smoki pojawiły się dopiero podczas Wojny Gniewu, ostatniej bitwy o Beleriand. Morgoth przegrywał starcie z siłami błogosławionego królestwa i w rozpaczy rzucił do walki z dawna przygotowywane stworzenia. Widok nadlatujących smoków i towarzysząca im burza ognia połączona z błyskawicami sprawiły, iż nawet armia Valarów cofnęła się ze strachu. Największym i najpotężniejszym z nich był Ankalagon Czarny. Niedługo jednak trwała radość Morgota, bo w przestworzach pojawił się Erendil na pokładzie latającego statku Vingiloth w towarzystwie Wielkich Orłów. Przez cały dzień i wśród pełnej zwątpienia nocy trwała bitwa w przestworzach. Przed wschodem słońca Erendil zbił Ankalagona Czarnego, najpotężniejszego ze smoków, i strącił go z nieba. Zewłok potwora runął na wieżyce Tangorodrimu i zdruzgotał je. W bitwie zginęły prawie wszystkie smoki. Te, którym udało się przeżyć, odleciały tudzież odpełzły daleko na zachód i północ, do krain, które dziś znamy jako Fordwaith i zwiędłe wrzosowiska. Tam żyły i rozmnażały się przez wszystkie późniejsze ery opisane w legendarium. Jaki jest smok, każdy widzi. Ogromne, pokryte łuskami ciało, cztery wielkie łapy, masywny ogon, łeb z rogami i paszcza z ostrymi jak brzytwa kłami. Naturalny pancerz smoków znajdował się przede wszystkim na bokach i plecach. Brzuch był jedynym wrażliwym miejscem. Przede wszystkim te stworzenia wyróżnia ogromna siła fizyczna, ale nie można im też odmówić rozumu. Były to inteligentne i przebiegłe stworzenia, zdolne nawet do rzucania zaklęć hipnozy, by omamić swój cel i popastwić się nad nim trochę dłużej. Zaklęcia można było uniknąć, jeśli ktoś był na nie uprzednio przygotowany i podczas rozmowy zachowywał ostrożność. Smoki należy podzielić na kilka gatunków. Przede wszystkim mamy smoki pokroju Ankalagona czy Smauga, skrzydlate i ziejące ogniem. Ich ogień mógł stopić nawet pierścienie mocy, z wyjątkiem jednego pierścienia oczywiście. Potem mamy smoki takie jak Glaurung, bez skrzydeł, lecz wciąż ziejące ogniem. Zarówno ten gatunek, jak i wcześniej wspomniany, skrzydlaty, nazywa się Urloki, smoki ogniste. Są także zimne smoki, które nie potrafiły ziać ogniem, i je także możemy sklasyfikować jako te uskrzydlone i nie. Wszystkie gady, niezależnie od gatunku, dzieliły tę samą chorą chciwość. Wszystko co złote, błyszczące i lśniące bardzo przypadało im do gustu.
W swych leżach zatem gromadziły wszelkie bogactwa, a czasem po prostu za leże przyjmowały góry bogactwa, żeby już ich do siebie nie przenosić. W legendarium Tolkiena smoki najprawdopodobniej wykluwały się z jaj. Jednak jedyną wzmianką na ten temat są słowa Gloina w niedokończonych opowieściach. Nigdy nie odważy się zbliżyć nawet do najmniejszego smoczka, który dopiero wykluł się z jaja. Rozwijały się dość powoli, bo proces dojrzewania, przynajmniej na przykładzie Glaurunga, trwał około 300-400 lat. Chociaż biorąc pod uwagę, że smoki mogły żyć przez wiele stuleci, ten czas nie wydaje się być aż tak wielki. W pierwszych wersjach legendarium istniało wśród ludzi przekonanie, iż wypicie krwi smoka i oparcie się straszliwej truciźnie, jaka w niej płynie, dawało nadzwyczajne zdolności. Śmiałek, któremu powiódłby się taki czyn, miał władać wszystkimi możliwymi językami, w tym także językiem bogów, a jego uszy wychwyciłyby każdy, nawet najmniejszy szept, w tym także szepty Valarów i Melkora. Ostatnim segmentem tego filmu jest poruszenie kwestii smoków z trzeciej ery. Przypadków ich pojawienia się było kilka i już wam je opowiadam, oczywiście w kolejności chronologicznej. Pierwszym legendarnym smokiem jest Skata. Szacuje się, że smok został ubity przez Frama, syna Frumgara, w okolicach 2000 roku trzeciej ery. Fram przejął po smoku z gór Sinych spore bogactwo, lecz do jego własności szybko prawa zaczęli rościć sobie krasnoludowie. Fram odmówił i wysłał im naszyjnik wykonany ze smoczych zębów. Lud Durina uznał to za zniewagę i zabił Frama. W 2210 roku trzeciej ery, słysząc wiele o pokaźnych złożach na północny zachód od Ereboru, Thorin I, nie dębowa tarcza, postanowił przenieść się w tamte rejony wraz z większością swoich podwładnych. Pierwsze 300 lat było istnym rajem dla krasnoludów. Wielkie, nieodkryte przez nikogo wcześniej złoża złota i innych cennych metali były do ich dyspozycji. Z czasem jednak ich rosnące wciąż bogactwo ściągnęło na nich zagładę. W roku 2570 krasnoludy wdały się w otwarty konflikt ze smokami zamieszkującymi północne pustkowia i zwiędłe wrzosowiska. Smoki zajmowały krasnoludzkie twierdze jedna po drugiej, nieustannie osłabiając siły i morale krasnoludów. Król Nain II odszedł w 2585 roku i przekazał władzę Dainowi I. Jego panowanie nie trwało długo, bo minęły zaledwie 4 lata, gdy wraz z synem Frorem padli ofiarą zimnego smoka w swojej własnej twierdzy. Krasnoludy musiały porzucić wszystkie swoje zdobycze w Górach Sinych i wrócić do Ereboru. Za panowania Trora Erebor przeżył rozkwit. Handel szedł jak nigdy dotąd, a to za sprawą ludzi z północy, którzy zbudowali miasto Dale u stóp Ereboru. Dodatkowo Tror współpracował ze swoim bratem z Żelaznych Wzgórz. Krasnoludy szybko się bogaciły i znów ich to zgubiło. Jeden z młodszych smoków, Smaug, dostrzegł w tym okazję, by się wzbogacić. I tak pewnej nocy 2770 roku mrok został rozproszony smoczym ogniem. Smaug początkowo lawirował w powietrzu i pustoszył Dale, czekając aż potomkowie Durina stawią mu czoło. Krasnoludzcy gwardziści zareagowali szybko, lecz nie byli przygotowani na takie starcie. Gad bez problemu uporał się ze strażnikami i dostał się do wnętrza góry, niszcząc, paląc i mordując walczących o przetrwanie krasnoludów. W 2941 roku do Ereboru dotarła kompania Thorina Dębowej Tarczy. Rozgniewany obecnością krasnoludów Smaug poleciał w kierunku Esgaroth. Kołował nad miastem, ziejąc piekielnym ogniem, a mieszkańcy szyli w jego kierunku z łuków. Żadna z ich strzał nie była w stanie przebić się przez grubą łuskę pokrytą pancerzem z drogocennych kamieni. Opór tylko rozwścieczył Smauga, który wpadł w dziki szał. Ludzie ratowali się jak mogli. Skakali do wody, wpław starając się dobić do brzegu. Inni wsiadali do łodzi i zaledwie garstka jeszcze walczyła. Smaug obmyślał już plany, co dalej zrobi z ocalałymi, gdy miasto już całkiem upadnie. Gad dawno już nie miał takiej frajdy.
Wreszcie z ostatniego posterunku obrońców, Bart Łucznik, odległy potomek Giriona, władcy Dale, wystrzelił ze swego cisowego łuku czarną strzałę, która wbiła się w brzuch smoka. Smok ryknął z bólu i spadł w sam środek miasta. Oczywiście wśród ziemi wciąż kryją się inne, nienazwane przez Tolkiena smoki, które być może zobaczymy w jakichś przyszłych, oby dobrych, adaptacjach. Na ten moment ode mnie to wszystko. Jeżeli chcesz zobaczyć więcej tego typu materiałów, to zasubskrybuj kanał, zostaw lajka, a także wyraź swoją opinię w komentarzu. Jeżeli chcesz wspierać naszą pracę, możesz też dołączyć do grona wspierających.